super, fajny klimat. I dlaczego koło brzegania jakaś inna polska miejscowość? My tak na spontanie dzisiaj po prostu wstaliśmy i mówimy, jedziemy nad morze. Z Wałcza. Z Wałcza. I jak wam się podoba Kołobrzeg w sezonie zimowym? Wie pan co, my dopiero z minutę temu zostawiliśmy auto na parkingu i weszliśmy dopiero na molo. Zaraz zobaczymy, to może coś więcej potem powiemy. Wypoczywamy świetnie. Oj, dużo, jest dużo. Bardzo dużo jest turystów. Cały rok. Cały rok. No. I ogólnie Kołobrzeg cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród turystów z Polski. Tak. I za granicę. Tak. Dla państwa, jako dla mieszkańców, jak wy to odbieracie, jak wy to odczuwacie? No zawsze to jakieś dla miasta jest, no nie jakaś promocja. Ludzie przyjeżdżają, zostawiają pieniążki. Z tego się utrzymują niektórzy, no i w Kołobrzegu. I czy chciałby pan kogoś pozdrowić? No kogo mogę pozdrowić? Siostrę. Szwagra. Brata mojego. No i swoją kochaną żonę. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Najsympatyczniej jak można tylko sobie wyobrazić. Jest tutaj przemiła atmosfera, jest cudowne powietrze i bardzo dobry i przepiękny krajobraz. Także polecam wszystkim i jest to godne polecenia miejsca. I dlaczego Kołobrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość? Dlaczego Kołobrzeg? Kołobrzeg jest takim wyjątkowym miejscem, ma przepiękne plaże i wiele jest miejscowości nadmorskich, no niemniej jednak Kołobrzeg ma tą określoną duszę w sobie, która przyciąga. Jak się tu raz przybędzie, to chce się wracać. Czyli Kołobrzeg miasto z duszą. Tak, zdecydowanie tak. Dobrze. I ostatnie pytanko, skąd pani przyjechała i czy chciałaby pani kogoś pozdrowić? Przyjechałyśmy z Bołczyna Zdroju. Równie piękne miejsce. I właśnie Kołobrzeg jest takim miejscem, które bardzo często odwiedzamy. Dziękuję bardzo. I skąd pan przyjechał? Z Gorzowa Wielkopolskiego. Dobra, i dlaczego akurat Kołobrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość nad morzem? Tak naprawdę byliśmy po Gorzelicy, tam troszkę spokojniej, z dzieckiem, z narzeczoną. A tutaj przyjechaliśmy po prostu przejście po promenadzie, ładna pogoda. A jeszcze trafiliśmy na fajną muzyczkę, więc jak najbardziej, moje klimaty. Dobra, i czy chciałby pan kogoś pozdrowić? Tak, całą rodzinę i wszystkich przyjaciół z Gorzowa Wielkopolskiego. Jak się wypoczęła w Kołobrzegu w czasie zimy? Ja przyjechałam właśnie na festiwal morsów, więc morsowałam przez 3 dni, więc mi się dobrze bardzo wypoczęła. W takim razie, jak może pani podsumować festiwal, który już się zakończył? Jak mogę podsumować? Że spotkałam ludzi pozytywnie zakręconych, tak samo jak ja, i byłoby miło. Jak impreza w Kołobrzegu wypada na tle innych eventów tego typu w Polsce? To była moja pierwsza impreza, więc trudno mnie porównać. Dopiero w tym roku zaczęłam morsować, więc... A jak może pani zachęcić innych ludzi do morsowania? Mi osobiście morsowanie dodaje takich pozytywnych emocji, siły, radości. Energię na cały dzień dostaję, więc jeżeli... Komuś brakuje trochę energii, trochę coś dla zdrowia zrobić. W tych trudnych czasach to jest bardzo dobre właśnie. Nie siedzieć w domu, wyjść i coś dla siebie, dla zdrowia zrobić. I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Bardzo fajnie, świetne powietrze, trochę słońca. Dzisiaj jeszcze dodatkowo muzyka, więc naprawdę bardzo przyjemnie. I dlaczego Kołobrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość? To jest trudne pytanie. Nie wiem, może dlatego, że jestem molą, może dlatego, że morze, może dlatego, że świetne powietrze, atmosfera. Może tak. A skąd państwo przyjechali? My jesteśmy z Czaplinka. 150 km czy 130 jakoś tak od Kołobrzegu. I jakie atrakcje może zagwarantować miasto w sezonie zimowym? Morsowanie. Spacery przy takiej pogodzie przede wszystkim. Świeże powietrze. No i nie wiem, kawiarnie, kawa. Jedzenie, restauracje. I czy chcieliby państwo kogoś pozdrowić? Rodzinę z Czaplinka, rodziców. Paweł, Ewa, jesteśmy, czekamy na was. Może przyjedziecie. Ja pozdrawiam rodzinę też, wszystkich znajomych. A ty? Ja bym pozdrowiła ciocię Asię, która lubi morsować, i wujka, Roberta i moich kuzynów. No też koleżanki, no wszystkie moje koleżanki, które chodzą do mojej klasy i też, które są w mojej szkole. Jest tu super w zimę, my ogólnie na plażę wychodzimy tylko w zimę, gdzie nie ma turystów, wtedy można fajnie pospacerować, jest fajny klimat. Przejść.
Właśnie jeżeli chodzi o turystów, jak to wygląda w sezonie letnim, jak to wygląda w sezonie zimowym? Czy jest to jakiś problem, czy może atut? W zimę bardziej na plus. Tak, też tak uważam. Jest fajnie, bo nie jest aż tak dużo tych turystów, ale też oni są, a w zimę, w lato w sumie to mi oni nie przeszkadzają, więc jest naprawdę znaczy, nie, fajnie. No, w lato to akurat korki przeszkadzają. No jedyne co, a tak to jest okej. Okay. Nie no, w zimę jest optymalnie pod względem turystów. W lato Kołobrzeg żyje. I czy można się zająć tutaj w sezonie zimowym? Tutaj? W sezonie zimowym, no to... Chyba tylko spacerowaniem. Spacerowanie, wyjście... Tak, z tyłu mamy scenę. Spacery, jakaś plaża, wyjście, basen, kino czasem kołobrzeskie. Jakaś restauracja, wieczorem świece. Tak. No to też, wiadomo. Teraz tutaj się potwierało coś dużo fajnych ciekawego. Restauracji w porcie się potwierało, więc można przejść. Sisi, bo tak na żonę wam Sisi. Lara. Sisi jedną. Ale Sisi blondynka czy nie? Taka mieszana to z tym. I taka łaczata. Tak te dwa zmieszam. A mi też Państwo opłaszczę. Jak wypoczywa się w Kołobrzegu zimą? Jak wypoczywamy? Spacerując? Spacerując. Przeważnie spacerując. A skąd Państwo przyjechali? Kołopiły. I dlaczego akurat Kołobrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość? Chyba najlepiej tu się czuję. No i najbliżej mamy praktycznie od nas, nie? Mamy 140 km i bardzo się dobrze tu czujemy i zawsze tu przyjeżdżamy. Latem może dalej, nie? Wyruszamy, ale teraz nie, bo tak krótszy dzień jest, nie? To żeby nagrać. I jak można spędzać czas w czasie sezonu zimowego w Kołobrzegu i jak to się odnosi do sezonu letniego? Jak można czas spędzać? Spacerując sobie pomolo. Tak, wdychamy powietrze. Wdychać, posiedzieć sobie na ławeczce na słoneczku, jeżeli jest. Wycić tego słonka troszeczkę, póki jak jest. No bo latem wiadomo, troszeczkę opalanie inne jest. Bardziej chyba takie wolniejsze, leżące, nie? Spacerowe takie, nie? Czyli Kołobrzeg jest atrakcyjniejszy latem czy zimą? Jak dla Państwa? Dla mnie każda pora roku jest piękna. Nie, nie ma różnicy dla nas. Dla nas naprawdę nie ma różnicy. Przyjeżdżamy może z 10 razy w roku, przynajmniej z 10 razy w roku i jesteśmy tutaj nad morzem, nie? I bardzo dobrze się czujemy. Dziękuję bardzo. Również proszę dziękuję. Bardzo. Zimą? Zawsze zimą, nigdy latem. Też, ale co ramię dwa razy jeździmy, tak? Jeszcze sobie w styczeń, później w kwietniu, ale jest fajnie. Jest bardzo piękne miasto i... A skąd Państwo przyjechali? Poznań. Z Poznania, dobrze. A dlaczego akurat Kołobrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość? Jeździliśmy też do różnych miejscowości, tylko zimą to w tych miejscowościach tam się nic nie dzieje i można iść albo w prawo, albo w lewo plażą. Już mieliśmy do tego opanowane. A tutaj zawsze można wyjść na miasto, można sobie pochodzić plażą, nie? Jest więcej możliwości jednak. Czyli Kołobrzeg tętni życiem przez cały rok. Tak, dokładnie. Ta, ale ja tutaj byłem parę razy w tym sanatorium, nie? To na Bałtyku to byłem 28 dni, nie? Także było bardzo wspaniale, nie? Także tamten taki wypust z tego Bałtyku, to tak człowiek siedział na śniadaniach czy na obiadach, tak jakby na statku, nie? Bo morze było przed nami, nie? Dobrze. I już tak finalnie, czy chcieliby Państwo kogoś pozdrowić? Wszystkich znajomych. Bardzo serdecznie, no. Bardzo serdecznie. I rodzinę. Dziękujemy serdecznie i zdrówka. No, miło było Państwu i życzymy przyjemnego też odpoczynku. Jest wspaniale tutaj w ogóle, nie? No. I jako kurator, jako kuracjusz, nie? Coś wspaniałego w ogóle, nie? W dodatku przy takiej wspaniałej pogodzie, słońce, niebieskim niebie. Tak, dzisiaj jest pięknie. A skąd Państwo przyjechali?
i z Bochum. No bo byliśmy już w bardzo miłej, tak, i parę razy byliśmy i w Świnoujściu, i w Krynicy, i tu, ale Kołobrzeg jest Kołobrzeg. Dobrze. I ostatnie pytanko, jak można spędzić wolny czas w Kołobrzegu i czy chcieliby Państwo kogoś pozdrowić? Jest dużo normalnie takich różnych, jak to się mówi, atrakcji w ogóle, nie? Tak, tak. No szkoda, że jest wszystko zamknięte, tak. Ale pozdrowić naszą rodzinę, którzy chcieliby być, ale niestety nie mogą wszyscy. Dziękujemy. No. Super. Dobra, a skąd Państwo przyjechali? Koszalin. Jaka jest atmosfera zimą? Super, chyba nawet lepsze niż latem. Właśnie. I jeżeli chodzi o Kołobrzeg, to z reguły Kołobrzeg wybieramy latem czy zimą? Nie no, i latem i zimą jest tu co robić. No zima ma swoje zalety. Najlepiej. A skąd Państwo przyjechali? Z Poznania. Właściwie spod Poznania, z Lubonia. A dlaczego akurat Kołobrzeg, a nie jakaś inna polska miejscowość? A nie wiem, tak padło, przypadkowo. Dobra, i ostatnie pytanko, żeby już nie przetrzymywać. Czy chcieliby Państwo kogoś pozdrowić? Oczywiście syna, który został w domu starszego. Ostatnio zapalniczkę wybrałam.